Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Lamparski na gali Babylon MMA 32. No, wygrana przed czasem. Widzę, zadowolenie jest, kibiców dużo przyjechało. No, kibice zawsze dodają mi skrzydeł. Jak nie przed telewizorami, w pandemiach czy innych szajsach, to jak się da, to wszędzie jeżdżą i naprawdę ich kocham. Powiedz, jak ty widziałeś tą walkę? No bo fakt faktem, od razu wyszedłeś dość agresywnie na swojego rywala. Czy był plan gdzieś tam skończyć to przed czasem, czy po prostu poczułeś taką możliwość w walce? Planu nie było skończyć to przed czasem. Wiadomo, kończyłem przed czasem, jak się da kończyć przed czasem. Muszę tak powiedzieć, już to chyba mówiłem, że bałem się go. Czułem, że to będzie twardy chłop. I może ja w ogóle tak mam w życiu, że jak czuję, że coś jest wyzwaniem, to o wiele łatwiej mi z tym idzie. Jak tylko kogoś lekceważę, to zawsze dostanę mocno po dupie, więc ten strach chyba trochę mnie pociągnął. Dzisiaj było widać, że lekceważenia nie było i to ani trochę. Byłeś szybszy od rywala, wyprzedzałeś go. Czy dla ciebie było pewnym zaskoczeniem, że jednak przeciwnik walczył, no, aż tak nie dorównując się, tak tylko jeden? Czy ja wiem, czy on mnie dorównywał? Ten dzień był mój po prostu i tyle, no. Myślę, że znalazł się dzień, w którym to byłby jego dzień. Twój dzień i twoje kibice, już o tym mówiliśmy. Czy to bardzo pomaga? Ty lubisz, jak masz taki za sobą takie wsparcie? No pewnie, jeszcze tym bardziej, że ci kibice to nie tylko kibice, ale tak naprawdę może mogę powiedzieć, że praktycznie wszyscy z nich to moi bliscy znajomi bądź przyjaciele, więc naprawdę no, czuję energię, która daje takiego kopa, że no, ciężko nie ubić. Ludzie się nie chwieją, bardziej to się nakręca, tak? Raczej presja nie jest większa w związku z tym, że tu ludzi czeka na twój sukces. Presja zawsze jest, presja. Wszystko robię tylko po to, żeby się bić, tak, że presja zawsze będzie, nie? Ale pogodziłem się z tym i jakby kibice tylko dodają mi skrzydeł. Jak będę mógł, to będę ich ciągnął za sobą na koniec świata. Na koniec świata, na razie dobra pasa. Kolejna wygrana walka na Babilonie, to chyba trzecia twoja walka na gali Babilon. Trzecia zwycięska, ile się nie mylę. No to właśnie też oczekiwania troszkę rosną i ci, którzy będą z tobą na ten koniec świata jeździć, to też będą liczyli, że będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o ciebie. No wiadomo, tam aktualnie oczekuję, mam nadzieję, że będzie jakiś pas. Słyszałem, że tam Jabłoński może mieć problem w przyszłym roku z walczeniem, a spodziewam się, że to on byłby drugim pretendentem. Zobaczymy, co będzie, zobaczymy, kogo dadzą. Aktualnie to chce się napić piwka. A co do jeszcze w ogóle, co do samej walki, chciałbym powiedzieć, to jedno, że trochę sobie to wymodliłem, bo tak marzyłem, że w końcu ta walka będzie trochę lżejsza niż 3 rundy mucki. A drugie to, że trener całe przygotowanie chodził i mówił, ja czuję, że ty ujebiesz na dół, ja czuję, ten lewy na dół, on wejdzie. No i wszedł. Jak właśnie wybiegał do mnie trener, to już widziałem, jak się cieszy. No i weszło. No właśnie, ten cios, ta akcja, to pewnie było ciężko tam i dużo i często trenowane. Jeszcze raz? Ta akcja pewnie była trenowana ciężko, wielokrotnie to gdzieś tam przerabialiście. Sama akcja nie, to bardziej pojedynczy cios. Akcja wyszła, ja nawet nie pamiętam, jak to była akcja. Prawy na górę, lewy na dół. No to taka tak właściwie standardowa akcja, nie? No, na pewno to biłem wiele razy, ale to nie był plan na to, żeby ubić tym. Znaczy w głowie trenera był, w mojej ja nie wierzyłem, no i się udało, fajnie. Powiedz jeszcze, jak udało ci się zgromadzić tylu kibiców, bo zawodnik z Radomia, walczycie w Radomiu, a to jednak twoi kibice byli bardziej słyszalni. Zawsze jak się da kupić bilety, to moi kibice są bardziej słyszalni. Nawet w Radomiu, który uchodzi tutaj za stolicę kibicostwa chyba w MMA. Moja pierwsza walka była w Opolu, biłem się z chłopakiem z Opola i też całe Opole było nasze. Czyli lepiej ci się walczy na wyjeździe, można powiedzieć. Zdecydowanie na wyjazdach jest lepiej. Czyli afterek na wyjeździe też. Nie, afterek, nie na wyjeździe, wracamy i w autokarze już lecimy afterek, a potem pewnie jeszcze gdzieś tam u nas na Bielsku. To dziękuję bardzo i niech to będzie udany afterek, na to piwo powinien już gonić, tak? Tak, właśnie Damian Zuba zaprosił mnie do szatki na piwo, więc idę do niego opić zwycięstwo z nim jako pierwszy. Będziesz go pocieszał teraz? Nie będę go, myślę, że nie jest smutny. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję.